lub dzieci do kresu swych dni traktowani byli przez władze podejrzliwie. W zasadzie zabraniano im, czy zbraniano przed awansem na wyższe stanowiska kierownicze, czy jakiekolwiek stanowiska kierownicze. Mieli ci ludzie jednak, czy nieśli ze sobą wartość bezcenną. Byli naocznymi świadkami, jak w praktyce wyglądała ojczyzna światowego proletariatu. Jak w tamtejszej rzeczywistości się naprawdę ludziom żyje. Pamiętam długie zimowe wieczory, gdy nieżyjący już ojciec jednego z mych kolegów, jemu i mnie niemal szeptem opowiadał o realiach sowieckich zagłębi węglowych, w których spędził prawie 10 lat swego życia, zostawiając nie tylko jego najlepsze lata, ale także bezcenne zdrowie. Była to swego rodzaju odtrutka na nachalną propagandę doby PRL-u. Nie wszyscy jednak mogli zaświadczyć, jak wyglądają sowieckie realia. Po prostu nie przeżyli tej gehenny. Rzeczywistość sowieckich łagrów była w pewnym sensie jeszcze gorsza niż hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Tam były druty, były zasieki, były zabezpieczenia pod napięciem. W sowieckich łagrach było to zbyteczne. Wystarczył ledwo trzymający się płot. Łagier, czyli obóz, jeżeli w ogóle był ogrodzony, to raczej skąpo. Zek, czyli więzień, i tak by z niego nie uciekł. A jeśli nawet wydostałby się poza teren obozu, to w perspektywie miał kilkaset kilometrów wędrówki w ponad 40-stopniowym mrozie. Lub pożarcie przez dzikie zwierzęta. Powiodło się 6, tak słownie 6 ucieczek w tym sensie, że zbiegły więzień przez tundrę, tajgę potrafił dotrzeć do innego kraju, Norwegii bądź Finlandii, gdyż w tym kierunku te udane, nieliczne ucieczki miały miejsce. Z kolei w obszarach południowej Rosji, gdzie klimat był o wiele mniej surowy, ucieczka w państwie policyjnym, no praktycznie rzecz biorąc, była skazana z góry na niepowodzenie. Przecież przed każdym miastem, na każdym ważniejszym skrzyżowaniu dróg, czynniki sowieckie dokładnie kontrolowały wszystkich. Przypomnijmy, w rzeczywistości sowieckiej potrzebne były dokumenty pozwalające wyjechać poza granice gminy. To dodatkowo deprymująco wpływało na psychikę przetrzymywanych tam osób. W tej historii jest jeszcze wiele niejasności. Nawet świadkowie nie potrafią dokładnie opowiedzieć, jakie były losy ich towarzyszy, sąsiadów czy znajomych. Nie wiemy dokładnie, jak było. Obaj Ślązacy wrócili tutaj. Ale niestety zdarzyła się druga tragedia. Nastąpiło drugie aresztowanie. Wiedziano dokładnie, kto był winowajcą. Byli to właśnie donosiciele, byli to ludzie prawdopodobnie stąd, ale tej wiadomości do końca nigdy nikt nie sprawdził. Ten dramat nie ominął nawet bardzo młodych ludzi, można powiedzieć dzieci. Czasem pozbawieni wolności Ślązacy umierali jeszcze tu, na miejscu, w Polsce, przed wywózką w głąb ZSRR. Kiedy przywieziono tutaj z więzienia Sosnowca ciało z zakazem otwarcia trumny, jednak uczynili to miejscowi i okazało się, że ten człowiek ważący przed pójściem do więzienia 85 kg ważył tych kilogramów około 35. W kronice pisze, że był to trup ludzki otoczony tylko skórą. Aprowizacja była zdecydowanie poniżej minimum biologicznego
I to oprócz wyniszczającej, trwającej 12 godzin pracy powodowało bardzo dużą śmiertelność. Przypuszcza się, że w odniesieniu do wywiezionych z Górnego Śląska robotników przymusowych, sowieckich niewolników, wrócił zaledwie co czwarty.